czy powinniśmy aż tyle śmieci wyrzucać? O tym porozmawiam z moim kolejnym gościem, a z nami już w tej chwili jest pani Joanna Kądziołka z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. Witam cię bardzo serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To zacznijmy od takiego sloganu, który pewnie starsi widzowie pamiętają. Czy jest suchy chleb dla konia? Ja teraz chyba tylko potrafię myśleć o tym, czy właściwie zaakcentuję moją odpowiedź. Ale suchy chleb dla konia zdecydowanie ważna rzecz. I jeżeli mamy jakiś chleb, który nam w domu zostanie niezjedzony, zawsze warto poszukać tego konia albo po prostu wrzucić go do bioodpadów, już właściwie segregując te odpady, troszkę inaczej niż panowie przed chwilą na filmiku. No właśnie, bo panowie tutaj jak zawsze próbowali się pochwalić swoją elokwencją, a to chyba nie do końca tak powinno wyglądać, przynajmniej jeżeli chodzi o segregowanie śmieci. Co robić, żebyśmy produkowali mniej śmieci? Dlatego, że no nie jest żadną tajemnicą, że co roku produkujemy ich coraz więcej i niestety również są to śmieci, które moim osobistym zdaniem nigdy nie powinny znaleźć się w koszach, czyli jest to jedzenie. Tak, musimy konsumować bardziej świadomie, bo oczywiście zawsze będziemy konsumować, a to świadomie oznacza, żeby przyglądać się tym rzeczom, które kupujemy i pewnie najlepiej postępować wedle takiej zasady, która nazywa się 5R, czyli chodzi tutaj przede wszystkim o odmawianie tego, czego nie potrzebujemy, o ograniczanie tego, co nabywamy, kupowanie już w taki sposób, żeby nadawało się to do recyklingu, albo też uważne kompostowanie tego, co nam po prostu, co nam zostaje. Warto o tym poczytać, dużo informacji na temat tej zasady 5R rzeczywiście jest w tym ogromnym internecie. To pozwólmy naszym widzom w takim razie zobaczyć teraz krótki materiał promocyjny właśnie mówiący o tym, jak należy albo jak nie należy segregować, tudzież kupować różne rzeczy. Ktoś mógłby pomyśleć, że mamy supermoce. Albo co najmniej niecodzienne umiejętności. Czasem zbijamy z tropu innych. Ale spokojnie. Nam po prostu zależy na środowisku. To gdybyś miała udzielić kilku takich bardzo syntetycznych rad naszym widzom, co zrobić, żeby jednak ograniczyć zarówno wyrzucanie śmieci, jak i kupowanie rzeczy, które są nam niepotrzebne. Jak to zrobić taki... Tak, wspomniałeś o jedzeniu. Myślę sobie tak, że bardzo prostą zasadą jest to, żeby myśleć o tym, co mamy w lodówce. Myśleć o tym, że musimy zrobić listę zakupową przed pójściem do sklepu, aby kupić naprawdę to, czego potrzebujemy. Natomiast jeżeli ktoś mnie pyta, jak zacząć zero waste tak na co dzień, to zawsze ta odpowiedź będzie kup sobie taką, o, mam nawet taką ładną butelkę stalową. Weź sobie, kup taką stalową butelkę, do której będziesz nalewać wodę z kranu i ją pić, zamiast kupowania kilkuset tak naprawdę, tak jak ja sobie to przynajmniej wyliczyłam, butelek plastikowych na wodę każdego roku. Jeżeli kawa czy herbata, to do kubka termicznego. No właśnie, bo jest coraz więcej miejsc, w których możemy pójść z własnym kubkiem albo z własnym czymś, tak, żeby sobie tą kawę zamówić, nawet jeżeli chcemy na stacji benzynowej czy gdzieś. Zgadza się. Tak, mamy taką nawet akcję jako Polskie Stowarzyszenie Zero Waste z własnym kubkiem i jeszcze przed czasem pandemii około 600 punktów było na tej mapie, czyli właśnie restauracji, kawiarni, gdzie idąc z własnym kubkiem wręcz dostaniemy zniżkę na kawę, więc jak najbardziej
Taki kubek termiczny można sobie kupić. Zresztą bardzo często, jak się przemieszczamy, gdzieś jedziemy, to fajnie jest mieć taki kubek, bo rzeczywiście ta herbata czy kawa może być uzupełniana na przykład na stacji benzynowej, o ile właśnie jedziemy samochodem. Natomiast dodałabym jeszcze do tego, tak? Musimy już niestety kończyć, ale mam nadzieję, że informacje, których chcesz nam udzielić, znajdziemy w internecie. Jeśli tak, to tylko na koniec. Gdzie można was znaleźć, jeśli ktoś właśnie w tej chwili czy za chwilę chciałby poszukać informacji na ten temat? Jak najbardziej. Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, mamy stronę internetową, jesteśmy na Facebooku. W większych miastach są grupy Zero Waste, więc zachęcam do śledzenia tych grup. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że mimo tego, że społeczeństwo jest coraz bardziej konsumpcyjne, będziemy tych śmieci produkować coraz mniej. Życzę ci miłego dnia i do usłyszenia. Nawzajem, dziękuję. Panowie, a wy co tak zaczęliście sprzątać? No nie, nagle? Właśnie wiesz, Jasiu najpierw z mopa pojechał, a to przecież najpierw trzeba było pozamiatać.